Świat, w którym mogę bardzo wiele. Niech to ktoś nazywa tylko światem marzeń. Czy światem, którym bym chciał, żeby był, ale go nie ma. A ja wierzę, że to jest świat, który jest możliwy i jest realny tak samo, jak i ten, o którym teraz do was mówię. Świat, w którym mogę poczuć się naprawdę człowiekiem. Tą boską istotą, która ma wszelki power, wszelką energię, została wyposażona we wszystko. We wszystko, co jest jej potrzebne do życia, do tworzenia, do bycia kreatywnym. Tak bardzo. Tak bardzo często zapominamy, o tym, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dziećmi Stwórcy, to jak on się czuje, jeżeli my wykorzystujemy tą swoją wolę, wolną wolę, w taki sposób, jak wygląda nasz świat. Agresja, nienawiść, konkurencja, walka, ubliżanie innym. A ten świat budujemy sami. Nikt go dla nas nie buduje. My jesteśmy stwórcami tego świata, takiego, jaki mamy. I przez swoją ignorancję, brak odpowiedzialności, zbudowaliśmy taki, jaki teraz widzimy własnymi oczami. Możemy go oglądać. Świat, jaki możemy przeżywać. Jest wykonany naszymi własnymi rękoma. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to znaczy, że nie rozumie tego, jakie jest moje przesłanie. Chcę wolności. Chcę prawdy. Ale co to jest wolność? Co to jest prawda? Jak ona wygląda dla ciebie? Jak ją rozumiesz? Czy jesteś wolnym człowiekiem? Czy czujesz to? Czy czujesz, że
wykorzystujesz to, co dostałeś w spadku po twórcy tego wszystkiego? Czy jesteś naprawdę kreatorem swojego życia? Czy twoje życie, tak jak ono idzie, idzie zgodnie z twoją wolą? Czy wszystko idzie tak, jak sobie wymarzyłeś, zapragnęłeś? Dzisiaj, ponieważ zbliżają się święta, bardzo ważne święta, szczególnie w Polsce, zwane świętami rodzinnymi. Na ten tydzień przed tymi świętami warto się zastanowić i dzisiaj wybierzemy się właśnie w taką podróż. Zastanowić się nad sobą, jaki ja jestem. Odpowiedź sobie na pytanie, jaki jestem, kim jestem. I gdyby to dotyczyło tylko mojego rozumu, a więc komputera tego biologicznego, powiedziałbym, jesteś inżynierem, lekarzem, masz dom, masz to, masz tamto, jesteś mężczyzną, jesteś kobietą, jesteś ładnie ubrany, jesteś brzydki i tak dalej. Te wszystkie określenia by przyszły od twojego komputera. Bo tak on jest zaprogramowany. I wspaniale. Ale dzisiaj zajrzysz do swojego serca. Do tego miejsca, gdzie nie ma żadnych spekulacji, żadnego mówienia, co jest dobre, co jest złe. Bo tam tak naprawdę jest esencja Ciebie samego. Tam nikt Cię nie określa, nie mówi, kim jesteś. Tam dowiadujesz się o swoim jestestwie. O sobie sam. Tam jest esencja Ciebie. A więc zapraszam Cię do wspaniałej podróży. Usiądź wygodnie, bardzo wygodnie, jak najwygodniej potrafisz. A teraz poproszę Cię, zamknij oczy delikatnie, aby widok świata zewnętrznego nie przeszkadzał Ci w tej podróży. Tej podróży do siebie samego, w głąb siebie. Kiedy już siedzisz tak wygodnie, tak bardzo wygodnie, poproszę Cię,
abyś wziął głęboki wdech nosem. Przytrzymaj. Przytrzymaj jak najdłużej potrafisz. A teraz poproszę Cię o delikatny wydech ustami. Bardzo delikatny, powolny wydech ustami. Relaks. Relaks i rozluźnienie. A teraz poproszę Cię, abyś wziął jeszcze jeden, bardzo głęboki, wdech nosem, rozluźniający wdech. Proszę, zrób to. Właśnie teraz. Przytrzymaj, jak najdłużej potrafisz i teraz delikatnie wydech ustami. Twoje ciało jest coraz bardziej zrelaksowane i rozluźnione. Poczuj całkowite rozluźnienie. Poczuj każdą komórkę swojego ciała, jak jest rozluźniona. Poczuj to. Jesteś całkowicie rozluźniony i zrelaksowany. Twoje ciało w tej chwili jest prawie że niewyczuwalne. Zagłębiasz się w siebie. Poczuj, jak wchodzisz w siebie samego. Bardzo delikatnie. Poczuj to. Teraz, gdy kliknę palcami, znajdziesz się w sobie. Żaden hałas z zewnątrz już nie dociera do Ciebie. A nawet gdyby docierał, to jeszcze bardziej Cię rozluźnia i relaksuje. Teraz kliknę palcami i poczujesz swoje wnętrze, siebie samego, całe swoje jestestwo. Jesteś w sobie, we wnętrzu siebie samego. Nic z zewnątrz nie dociera do Ciebie, nic, jesteś sam, jesteś wolny. Jesteś wolny w tym, co robisz. Poczuj to.
kiedy czuję się tak wspaniale, z samym sobą, w tej innej rzeczywistości, w której potrafisz być całkowicie uczciwy, prawdziwy, zadasz sobie pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy potrafię odczuwać, widzieć moim sercem? Czy zdany jestem tylko na mój rozum, na mój komputer, który dyktuje mi warunki życia? To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo istotne pytanie w Twoim życiu. Cofnij się w czasie, poszukaj w czasie takich sytuacji, takich momentów w swoim życiu, gdzie zadanie takiego pytania będzie bardzo istotne, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się stało po podjęciu decyzji. Czy na pewno te decyzje były podejmowane z serca, czy tylko z rozumu? Zostawię Cię teraz na parę minut ze sobą, samym, abyś mógł odpowiedzieć sobie na te pytania, abyś mógł znaleźć te sytuacje ze swojego życia. A więc życzę sukcesu w tych poszukiwaniach, a za chwilę wrócę do Ciebie i poprowadzę Cię dalej w tej podróży.
jesteś głęboko, głęboko zanurzony w sobie. Odczuwasz wiele wrażeń z tego, co było, z tego, co sobie przypomniałeś. I chociaż twoje wnioski mogą być niezadowalające, to w tym przypadku miałeś być tylko tego widzem i świadom tego, bez żadnego oceniania. Dlatego, bo w tym wszystkim bierze udział tylko twoje serce w tej chwili, a ono nie ocenia. Więc nie musisz się tego lękać, nie musisz się tym drażnić, po prostu to już minęło, to jest przeszłość. Tego już nie ma. Teraz jesteś sam ze sobą i czujesz się wspaniale, świetnie. Czujesz się tak, jak powinien się czuć ktoś pełną moc posiadający. Posiadający w sobie uczucie miłości, miłości bezwarunkowej. I wystarczy tylko z tego skorzystać, że to mam. Nic więcej. Trzeba po prostu podjąć decyzję. Od dzisiaj widzę również wszystko też i sercem. Nic więcej. Wystarczy tylko podjąć decyzję. To jest wszystko. A reszta. Reszta należy tylko i wyłącznie do działania, mojego działania, bo to ja, wspaniały człowiek, wspaniała istota, mam to bogactwo mocy, tej siły w sobie. I teraz jestem tego świadomy. Chciałbym, żebyś to teraz poczuł. Poczuł tą wspaniałą siłę, tą wspaniałą miłość bezwarunkową w sobie. Poczuł to całym swoim ciałem, całym swoim wnętrzem. Poczuł to, proszę cię. Wspaniale. Możesz być dumny z siebie, że udało ci się to zrobić. I wtedy, kiedy wrócisz z tej podróży, zauważysz to, że decyzja, którą podjąłeś, zmienia twoje życie, zmienia twój świat wokół ciebie. Poczuj to wszystko w sobie. Poczuj to wszystko jeszcze raz, dogłębnie.
teraz na koniec chciałbym, abyś zobaczył siebie, siebie samego, jako innego człowieka, lepszego. Patrz na uśmiech na swojej twarzy. Tam, w tej swojej wspaniałej wyobraźni, w tym innym świecie, popatrz, jak siebie odczuwasz. Jesteś wspaniałą istotą, wielką, o wielkiej sile i wielkim sercu. I teraz pozostaje ci nic innego, jak przenieść to, co czujesz, to, co odczuwasz, wraz ze swoim powrotem do tej fizycznej rzeczywistości. Dokonaj tego, podejmij tą decyzję. I kiedy powrócisz, będziesz innym ty. I inny będzie świat wokół ciebie, odczuwany przez ciebie. Za moment wrócisz do tej rzeczywistości, będąc innym człowiekiem. I gdy kliknę palcami, otworzysz oczy, jako ten inny ja. I kiedy po audycji, po tej całej pięknej podróży, spojrzysz w lustro, żeby z siebie obejrzeć, zobaczysz, że jesteś innym człowiekiem. Inna jest twoja twarz. Twoja twarz jest pełna radości i szczęścia z tego, że możesz żyć świadomie. Przez to, że zajrzałeś w głąb siebie i posłuchałeś raz w życiu, może nie jeden raz, może już to było, ale dla niektórych to będzie pierwszy raz w życiu swojego serca. Co ono ma do powiedzenia Tobie? A więc Powoli wracamy do tej rzeczywistości. Bogacz się o te doświadczenia z tej podróży. Bogacz się o wspomnienia z tej wspaniałej podróży do innej rzeczywistości. I gdy kliknę palcami, otworzysz oczy i wrócisz do tej rzeczywistości, w której zacząłeś tą podróż. Jesteś już na miejscu. Otwórz oczy. Całkowicie zrelaksowany, rozluźniony i pełen energii i miłości w sobie. I myślę, że z taką wspaniałą dyspozycją fizyczną i psychiczną, jaką teraz masz, będziesz mógł przejść ten tydzień
lub też całe życie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Od Twojej decyzji, nic więcej. I tak, zakończyliśmy tą podróż. Myślę, że jeżeli brałeś w tym udział, to poczułeś siebie innego. Poczułeś inne ja w sobie. I chciałbym, życzyłbym sobie, żeby każdy z Was, który bierze w tych udział w podróżach, żeby wiedział, że to, co robi, że robi to przede wszystkim dla siebie samego. Może to pozwoli mu obudzić się z tego snu, w którym większość społeczeństwa istnieje, żyje i egzystuje. I dzięki właśnie takim ludziom jak on, to społeczeństwo się może całe obudzić i możemy zmienić nasz wspaniały świat. I to wspaniałe życie na tej ziemi. I tego możemy sobie tylko życzyć. Dziękuję Wam za wzięcie udziału w programie. Dziękuję Wam za wzięcie udziału w tej podróży. Życzę sobie, ja sobie życzę, aby Wam się udało. Będzie to dla mnie wielki sukces, że komuś to pomogło, że bierze udział w tych podróżach, i że te podróże zmieniły mu życie, potrafiły mu zmienić życie, ponieważ umiał podjąć decyzję zmiany. Decyzję swojego życia. I na całe życie. Życzę Wam spokojnego tygodnia. Tygodnia pełnego sukcesów.